Jesteśmy na trzecich akademickich mistrzostwach makijażu fantazyjnego w PWSiP w Łomży. Tematem przewodnim są cztery pory roku. Zapraszamy na naszą relację. Ślad tych brudnych, słonych nocy, różowy błysk policzków zgasł, spłynęły kocie oczy, przed lustrem znów poranny bluz. Paleta pełna te... Dawna ćwiczymy razem z moją przyjaciółką Anetą dzień i noc, ćwiczymy po prostu nasz makijaż. Do perfekcji go opanowałyśmy i myślę, że będzie dobrze. By nie zapomnieć, pamiętaj, mówisz to nie do mnie, nie szukaj mnie. Co będzie wyróżniało Państwa makijaż? Zimne kolory, ale nie w takich odcieniach błękitów i szarości, tylko bardziej ku takim żywym fioletom się będziemy skłaniały. Jednak większość dziewczyn decydowała się na zimę, bo jest najprostsza do zrobienia i taka najbardziej charakterystyczna, a my mamy lato. No i to nas wyróżnia, że jesteśmy zupełnymi laikami, jeszcze nie miałyśmy nic, znaczy ja nie miałam nic z tym wspólnego do tej pory, także chyba to. Dwie kawy, pierwszy Carmen. Przepadną, gdy... Nasz makijaż wyróżnia wiosenne kolory. Taka lekkość, swoboda. Efekt końcowy jest dość ciekawy. Rodzi się Jane Fonda. Nie szukaj mnie, ukryłam się. Nie poznasz twarzy pod makijażem. Koncepcja była lato, żeby to były fale takie z niebieskim, fale miał przypominać wodę. I złoto piasek letni nagrywacie? Już koniec. Szukaj mnie, ukryłam się. Nie poznasz twarzy pod makijażem. Co wyróżnia Wasz makijaż? Co wyróżnia nas, nasz makijaż? Nasz makijaż wyróżnia na pewno nasza modelka, znaczy moja, bo jest no najlepsza, wiadomo. Jest bardzo charakterystyczna, długie włosy też dodają tutaj uroku. Myślę, że w ogóle ma specyficzną urodę, więc fajnie to w ogóle wychodzi. Jesteśmy zadowolone jak na razie z efektu, jaki osiągnęłyśmy. Zabieram kosmetyczkę. Czym wyróżnia się Wasz makijaż? No pewnie jest oryginalny. Nie przyglądałam się jeszcze makijażom konkurencji. Nie obchodzi krąg codziennych mych. Makijaż wykonywany przeze mnie jest to, znaczy się, jest to makijaż zima i wyróżnia się takim efektem przyprószenia, takiego po prostu jakby śnieżynki spadły na twarz i jeszcze tu będzie we włosach właśnie takie przyprószone i na bokach szyi. Co Wasz makijaż wyróżnia na tle innych? To dowiecie się na sam koniec. Ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie. Ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem.